Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj jesteśmy trochę w innej części mojego pokoju do nagrywania i w troszkę bardziej relaksujących okolicznościach chciałam pokazać Wam kosmetyki, które bardzo polubiłam, których często używałam w ciągu ostatnich 2 miesięcy tak naprawdę, plus minus. Niektóre z nich są nowościami i takimi moimi odkryciami, do niektórych wróciłam. I może zaczniemy od tego, do którego wróciłam i pokażę Wam też nowe odkrycie, taką jakby wiecie, alternatywę. Mowa tu o Perfect Cover kremie BB Mishy. Ja wróciłam do niego dlatego, że dopiero w tym momencie jestem na tyle opalona, że ten taki ciemniejszy, bardziej żółtawy odcień mi pasuje. I bardzo się cieszyłam, że mogę do tego kremu BB wrócić, ponieważ zwykle większość jasnych odcieni jest na mnie zdecydowanie za bardzo chłodna, za bardzo skaszona, za bardzo różowa. Natomiast, a ja kremy BB bardzo lubię, te koreańskie też bardzo lubię. Najczęściej używam tego mojego ulubionego kremu BB Sobio Ethic, który też często Wam pokazywałam i niżej będziecie miały link w opisie do recenzji na blogu. A natomiast znalazłam coś bardzo podobnego i to jest podkład z Belle. To jest dokładnie Lift Complex Makeup i ja mam odcień teraz numer 04, który jest dość ciemny. On jest nawet na granicy bycia odrobinkę za ciemnym dla mnie dalej w tym momencie. Natomiast on mi jakoś tak bardzo przypomina konsystencją ten krem BB Mishy i jest naprawdę bardzo, bardzo udanym produktem. Ja muszę przyznać, że ja mam słabość do podkładów Belle, ogólnie do ich kosmetyków. Głównie ze względu na to, że Belle było długo jedyną marką drogeryjną, której podkłady pasowały mi odcieniem, bo zawierały żółte tony, były trochę takie bardziej oliwkowe. Bo kiedyś to nie była taka oczywista sprawa i ja od razu kiedyś się zorientowałam, że w szafie Belle mogę tam coś dla siebie znaleźć, oprócz kupowania podkładów Bobbi Brown w Douglasie, które kosztowały fortunę, to zdarzało mi się faktycznie dość często z ich rzeczy korzystać. Natomiast ten podkład bardzo lubię za to, że on ma wyjątkowo udaną, taką dość nawilżającą, upiększającą formułę. I on naprawdę nie jest jakoś szczególnie widoczny na skórze. To krycie jest średnie, można je budować, więc tutaj wszystko jest naprawdę fajnie. I wygląda na skórze bardzo, bardzo ładnie. Powiedziałabym, że to jest bardziej nawilżający podkład dla skóry suchej, ewentualnie mieszanej w kierunku suchej. Niekoniecznie spodoba się skórą tłustym, ale na pewno, nie wiem, dla takiej skóry też bardziej dojrzałej będzie w porządku. Ja naprawdę uwielbiam efekt, jaki mi daje i już jakiś czas temu chciałam kupić sobie też troszkę jaśniejszy odcień, żeby ewentualnie je mieszać, więc jeśli szukacie czegoś takiego, macie może suchą skórę i lubicie też takie nawilżające konsystencje, on nie jest bardzo świecący po nałożeniu, jakoś tak się super nie wyświeca, ale faktycznie czujemy także komfort po jego nałożeniu i ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. A drugi podkład Belle, który kupiłam już jakiś czas temu, kiedy on wchodził, bo też jest nowością, jest Nude and Moist i to ten akurat mam w odcieniu numer chyba 3, z tego co pamiętam. No tak, teraz tutaj oczywiście go nie mogę znaleźć. Nie, jest 3. I wtedy ten kolor był dla mnie idealny, teraz jest odrobinkę za jasny, ale to też jest taki oliwkowy odcień. Natomiast sam podkład to też jest taki troszkę bardziej nawilżający produkt, natomiast zdecydowanie nie tak bardzo nawilżający jak ten. I zasycha w taką satynę, daje bardzo ładny efekt na skórze, też wygląda bardzo naturalnie. On nie jest tak mokry jak niektóre te Water BB, które możecie kojarzyć koreańskie. Natomiast jest na pewno bardzo przyjemnym i lekkim podkładem. Natomiast jeszcze jeden podkład, który chciałam Wam pokazać, a zaraz przejdziemy do mojego absolutnego hitu, to Healthy Wear z AA Wings. Ja jakiś czas temu obkupiłam się mocno w podkłady AA, bo też się zorientowałam, znaczy to już wcześniej właściwie było mi jakoś wiadome, ale tak sobie przypomniałam, że oni również mają odcienie, które były dla mnie dobre i wypróbowałam parę ich podkładów. Ten akurat mam w odcieniu 303, to jest Nude i
On jest troszkę takim, on jest taką bardziej zgaszoną oliwką, ale nadal nie jest jakiś, wiecie, super różowy czy super pomarańczowy. Bardzo ładnie wygląda na skórze. Ja myślę, że no, wiadomo, to jest pewnie jakoś inspirowany bourgeois produkt i ich osławionym podkładem. Natomiast nie mniej udany i bardzo go lubię. Ten jest lekki. Daje taki bardzo naturalny, fajny efekt glow. Jeśli szukacie czegoś takiego, to do szafy AA na pewno warto zerknąć. Natomiast moim hitem i ulubieńcem, którym jestem trochę zachwycona tak naprawdę, jest ten Ideal Match w wersji Super Color. I to jest już podkład kryjący o takiej dość bogatej formule, dość mocno napigmentowany i też przede wszystkim znowu taki nawilżający, przyjemnie nawilżający, trochę jak gęsty krem, więc zakładam, że posiadaczki skóry tłustej go nie polubią. Jeśli chcemy uzyskać z jego pomocą jakikolwiek mat, to musimy go naprawdę mocno smatowić jakimś pudrem. Natomiast ja uwielbiam go solo, nie nakładam na niego najczęściej zupełnie nic. I on na skórze wygląda bardzo ładnie, nawet przy jakichś suchych skórkach, jakichś alergiach, które mi się ostatnio przekażyły. To był ten, który nadal wyglądał najlepiej. I ma dość mocne krycie. Faktycznie to jest kryjący produkt. Pomimo tego, że jest tak gęsty i tak napigmentowany, ciężko sobie jakoś super zrobić nim krzywdę. Ja najbardziej lubię nakładać go opuszkami palców i ten sposób Wam polecam. O tym podkładzie pisałam na blogu, bo tak bardzo mi się spodobał. Jeśli szukacie czegoś kryjącego w tym przedziale cenowym, to naprawdę polecam. Oprócz tego mam jeszcze małe lakiery Golden Rose. To jest zabawne, bo ja nigdy wcześniej ich nie miałam. Kupiłam je dopiero ostatnio. I strasznie spodobały mi się odcienie. Tutaj mamy odcień 185, 163 i 161. Wyglądają tak. Teraz na paznokciach mam ten zielony, skaszony odcień. Śmieję się, bo jakoś strasznie się poplątałam, ale chodzi o to, że ja miałam doświadczenie z lakierami Golden Rose jakieś parę lat temu, bo to jest ta seria Ice Color. Która jest naprawdę bardzo fajna, natomiast wtedy trafiłam na jakiś lakier, który był, delikatnie mówiąc, bardzo kiepski. I ja się jakoś do lakierów tej marki zraziłam, tak, wiecie, no na lata powiedziałabym, że może nawet na lat, no nie wiem ile, przynajmniej 5, jak nie 7-8. Nie pamiętam dokładnie, kiedy Golden Rose weszło na polski rynek, ale to było chyba gdzieś przy początkach mojego zakładania bloga. I dopiero ostatnio byłam na stoisku i tak pomyślałam sobie, podeszłam tam dziewczyna, zapytała, czy może mi jakoś pomóc i jakiego lakieru poszukuję. Powiedziałam, że takiego dokładnie jak miałam na paznokciach. To był ten Essence Legendary, który jest pięknym odcieniem, natomiast jest stosunkowo nietrwały. Więc znalazłyśmy w sumie coś podobnego i to był właśnie ten 185, tylko w dużej wersji. I byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak ładnie one się u mnie trzymają. A ja mam takie paznokcie dziewczyn, na których mało co się dobrze trzyma, naprawdę. I hybrydy i tak dalej, to potrafi mi bez względu na technikę nakładania dość szybko wszystko złazić. Dlatego najczęściej ja po prostu noszę żele, jeśli zależy mi na tym, żeby te paznokcie były jakieś szczególnie fotogeniczne. Natomiast Golden Rose trzyma się u mnie bardzo ładnie i jestem zadowolona, więc po tamtej udanej próbie pierwszej nabyłam jeszcze inne kolory. I te mi się bardzo podobają. Mam jeszcze jeden ładny, skaszony granat. Ja myślę, że to nie będzie dla Was żadna nowość, bo jak widać, wszyscy wiedzą o tym, że te lakiery są dobre oprócz mnie. Ale chciałam Wam pokazać te odcienie, bo po prostu są takie urokliwe. Dalej mam jeszcze krem Make Me Bio i to jest reaktywacja mojego ulubionego kremu Make Me Bio w wersji waniliowej, czyli Garden Roses and Vanilla. I ta wanilia jest tutaj faktycznie wyczuwalna. To nie jest jakiś taki, wiecie, mocny, waniliowy, syntetyczny zapach. Natomiast działanie tego kremu jest nadal tak samo dobre, jak było na początku, kiedy go testowałam. Ja na nowo zaczęłam używać go jakiś czas temu, bo właśnie Garden Roses i ten Orange Energy to są dwa kremy Make Me Bio, do których wracam najczęściej. I to od początku, od kiedy pierwszy raz je sprawdziłam, wracam do nich od lat i nie wiem, ile opakowań zużyłam, ale na pewno sporo. I tym razem też się nie zawiodłam. No jednak Make Me Bio generalnie trzyma poziom, ja też się cieszę, że ta marka tak fajnie się rozwija, bo oni wprowadzili bardzo dużo fajnych, ciekawych kosmetyków. Jeśli jakimś cudem ich nie znacie, to też będziecie miały tutaj link na dole do postu na blogu,
który jest w całości poświęcony właśnie temu kremowi i jeszcze jednej nowości. Teraz coś do włosów i to jest rzecz, którą użyłam ledwie parę razy na razie, ale kupowałam ją w ogóle przy okazji kupowania suplementów tej marki. To jest Fushi i oni produkują suplementy głównie ziołowe, ale nie tylko. Bardzo dobrej jakości, jeśli szukać jakichś ziołowych rzeczy, to zdecydowanie ich polecam. Są naprawdę świetni, a w Polsce bardzo mało znani. Ale robią też dwa olejki, może nawet troszkę więcej niż dwa, ale kojarzę antycelulitowy i ten do włosów właśnie. Ja jakoś późno zorientowałam się, że Orientana, nie wiem czemu, przestała chyba produkować mój ulubiony olejek Amla do włosów, który był moim absolutnym hitem od początku i nie mogę go już nigdzie znaleźć, przynajmniej stacjonarnie, a szukałam go trochę, więc najwidoczniej nie jest już dostępny, muszę to przełknąć, nie wiem, może wy macie jakieś informacje na ten temat, bo jakoś zupełnie wybiegłam z obiegu tych kosmetycznych informacji, muszę się wam przyznać, ale dużo się u mnie w życiu dzieje, więc jakby dałam sobie na to odpust. I stwierdziłam, że w takim razie wypróbuję jeszcze jakiś olejek, taki wiecie, z tych bardziej ajurwedyjskich, którego może nie kojarzyłam, albo chyba, nie wiem, może los coś mi ześle i faktycznie przy okazji wybierania suplementu tych ziół Fushi zobaczyłam, że mają dostępny też olejek, więc go wzięłam. I to połączenie olejów w jakimś stopniu, wiecie, przypomina mi tamten olejek, to nie jest oczywiście to samo, natomiast dabur to też jeszcze nie było to. Tutaj mamy brahmi, mamy nem i parę innych olejów i na razie powiem wam, że moje wrażenia są bardzo pozytywne, szczególnie jeśli chodzi o zapach, bo zapach jest naprawdę nieziemski, taki bardzo jaśminowy, bardzo przyjemny, trochę taki indyjski, ale to nie jest ten zapach z serii tych zapachów, nie do zniesienia. Więc to na pewno na plus, natomiast jeśli chodzi o działanie, to też jak najbardziej jestem zadowolona. Minusem jest cena, bo on kosztował chyba około 90 zł, natomiast teraz to już w ogóle jestem ciekawa tego olejku antycelulitowego, bo też zdarzyło mi się parę olejków takich testować. Jestem ciekawa, jakim taka kompilacja olejów tam wyszła i czy jest skuteczna w ogóle. Co jeszcze? Jeszcze dwie rzeczy, których być może już nie będzie. Ja tak zastanawiałam się, czy je pokazywać, czy nie, ale ja jestem niepoprawną TK Maxiarą i pomimo tego, że te kosmetyki tam często są na granicy dat ważności, czy są wymiziane i tak dalej, w momencie nowych dostaw ja naprawdę często tam poluję i zdarza mi się trafić na perełki. Tak było w tym przypadku. Ja tutaj mam rozświetlacz i róż. Dwa kosmetyki, które naprawdę zupełnie nie były mi potrzebne, ale jak zobaczycie, były na tyle śliczne, że po prostu nie umiałam się powstrzymać. Tak wyglądają. Róż jest takim różem wypiekanym, a rozświetlacz jest takim opalizującym na różowo, brzoskwiniowo może. Pięknym rozświetlaczem z małymi gwiazdkami, których starałam się nie zepsuć, ale oczywiście mi to nie wyszło. I to jest marka Siad London. Nie mam pojęcia o tym, jak się to poprawnie wymawia, natomiast ja kojarzę ich głównie za lakiery do paznokci. Ten brand był w Sephorze, z tego co pamiętam, i teraz w TK Maxach jest bardzo Często jest. Celestial to jest odcień tego rozświetlacza, a Dusk to odcień różu. Moim zdaniem ten róż jest najładniejszy, chociaż inne kolory też były bardzo kuszące dla mnie. Natomiast ja zawsze wybieram kolory róży, które już posiadam, żeby... Nie wiem czemu, żeby zabawniej mi się je zużywało po prostu. I te oba te kosmetyki są naprawdę dobre i oba są naprawdę dobrej jakości. Kupiłam sobie jeszcze ich błyszczyk, taki, który po wyschnięciu, jeśli złączymy usta, pokazuje brokat. To był taki hit instagramowy jakiś czas temu, nie wiem, chyba rok temu, czy coś koło tego. I podoba mi się bardzo, ale odcień jest dla mnie trochę za ciemny. A tutaj jeszcze leży mi kosmetyczka. To jest kosmetyczka, którą ostatnio wam pokazywałam przy okazji nagrywania ASMR-ów. Torebkowych i jest tutaj ten lakier Golden Rose, o którym wam mówiłam, tylko że on jest w wersji Rich Color
No, ale to odcień był bardzo podobny i to jest 78, właściwie niemal identyczny jak ten 185. Ale mam tutaj jeszcze dwa kosmetyki, które kupiłam w podróży. Ja się łapię na tym, że wszelkie moje wyjazdy, podróże wykorzystuję trochę po to, żeby budować sobie w różnych miejscach, do których zdarza mi się wracać, alternatywne kosmetyczne zbiory, alternatywne kosmetyczki i trochę mnie to trzeba niepokoić. Ale cóż, spójrzmy prawdzie w oczy, ilość miejsca w moim domu jest mocno ograniczona i więcej już tutaj tego nie wcisnę. No, za to mogę wcisnąć w cudzych domach. Natomiast przy okazji podróży jakoś tak w kółko powtarzającego się tego dezynfekowania rąk, skóra na moich rękach, myślę, że nie tylko na moich, wyschła na wiór i potrzebowałam bardzo czegoś nawilżającego. Byłam wtedy, pamiętam, w koszykach w Warszawie i tam jest taki ekologiczny sklepik z różnymi rzeczami i również ekologicznymi kosmetykami i już dawno w głowie miałam, że chciałam bardzo wrócić do jakichś kosmetyków Lavera, bo bardzo miło ich wspominam. Lata temu, kiedy w ogóle zaczęła się moja przygoda z takimi ekologicznymi kosmetykami, Lavera kupowałam w aptece studenckiej na Studenckiej w Krakowie i wszystkie pracujące tam dziewczyny bardzo, bardzo pozdrawiam. Więc ja mam miłe skojarzenia z tą marką, oni mają bardzo dobre kosmetyki i wybrałam taki to jest ekologiczny odpowiednik kremu Nivea w takim samym opakowaniu metalowym. To znowu, to mi się bardzo przyjemnie kojarzy, jakoś tak, wiecie, z dzieciństwem, z młodością. I drugi taki mini kremik do rąk. Ja już widzę, że tutaj nic nie widać i będę musiała nagrywać zbliżenia, ale okej. Okay. I to jest taka seria Sensitive dla skóry wrażliwej o takich bardziej prostych, neutralnych składach. I no, mogę powiedzieć tyle, że bardzo miło mi się z tego wszystkiego korzysta. Ten na pewno kupię ponownie, ponieważ ma cudowny migdałowy zapach. Naprawdę piękny. Jeśli lubicie takie... Właśnie jeśli lubicie zapach migdałów, to ten Wam się bardzo spodoba. I on jest faktycznie taki bardziej tłusty, bardzo nawilżający. Aż mi zaschło w gardle. To jest jeden z kosmetyków. Boże, naprawdę nie mam dzisiaj jakiś ADHD. Jeden z kosmetyków, który też mam w paru lokalizacjach w Polsce. To jest trzecie moje chyba opakowanie tego kosmetyku i wcierka też, którą trochę mam w różnych miejscach. Serum do skóry głowy, mniej problemów, więcej włosów z nowej kosmetyki. Miętowa strawa, bardzo, bardzo dobra. I to jest wcierka, której używam obecnie na zmianę z drugą wcierką, z melatoniną, o której Wam wspominałam, trochę Wam pisałam o niej na blogu, jakoś tak na razie przelotem, ponieważ wydaje mi się, że to jest moje najlepsze odkrycie, jeśli chodzi o wcierki. I trochę nie chcę zapeszać, jeszcze troszkę dłużej chcę ją potestować, bo skończyłam je na opakowanie i już prawie, no i zobaczymy. I wydaje mi się, że to połączenie jest w ogóle bardzo fajne. Natomiast ta wcierka jest świetna. Ona u mnie robi to, na czym mi często najbardziej zależy i jest takim elementem, który za to odpowiada. Chodzi o pobudzanie krążenia, ponieważ faktycznie ona robi to dość dobrze. Natomiast, co jest ciekawe, zauważyłam, że ta jej moc trochę słabnie i z czasem ten efekt jest coraz delikatniejszy. Bo pamiętam, że kiedy pierwszy raz ją nakładałam, pierwszych parę aplikacji, to był po prostu ogień. A teraz to jest o wiele, wiele delikatniejsze i na pewno nie jest to kwestia tego, że moja skóra się przyzwyczaiła, ponieważ ja takich efektów na skórze głowy jakoś nie doświadczam. Generalnie moja skóra tak bardzo się do rzeczy jakoś super nie przyzwyczaja. I kiedy otwierałam nowe opakowanie, znowu było lepiej, więc no to jest jakaś tam wada. Natomiast wcierka działa bardzo, bardzo fajnie i właśnie łączę ją z tą drugą wcierką z melatoniną, o której jeszcze Wam nagram pewnie osobny filmik, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. I widzę fajne efekty, no więc generalnie to też Wam chciałam pokazać, jestem zadowolona, chociaż to jest jakaś taka sprawa znana w sieci ogólnie. I to już wszystko, koniec na dzisiaj mojego gadania, czekam na Wasze rekomendacje, bo ja zawsze jestem strasznie ciekawa, co Wy mi polecacie, czytam wszystko, zawsze sprawdzam, googluję i tak dalej, jestem przeszczęśliwa, jeśli takie komentarze się pojawiają, ale jak macie jakieś pytania,
niezwiązane lub w ogóle jakiekolwiek pomysły, czy cokolwiek, o czym chciałybyście mi napisać, no to ja oczywiście bardzo chętnie sobie poczytam od Was właściwie wszystko. A na razie wysyłam Wam moc buziaczków, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i widzimy się w nowym filmie, także do zobaczenia i pa, pa.